Trzeba sprawa dzisiaj. Sędzia Aleksandra Jana, sędzia Irena Piotrowska. Posiedzenie przekonania na 18. Zawieszenie czynności wobec obwinionych sędziów. Irena Piotrowska, Aleksandra Jana. Zbyt sądzone. Skład ten sam, prawie. Jacek Wygoda, przewodniczący. Sędzia sądu, no, najwyższego to mi się tutaj zawahał, Adam Roch oraz ławnik Roman Markiewicz. Bardzo ciekawe. Ciekawe, jesteśmy. Tutaj prawnicy. Tutaj zatowa. Tutaj zatowa. Jest to hałem. To ciekawe, że jakoś nie ma przyjaciół, nie ma ludzi, którzy by szanowali, którzy by porozmawiać, którzy by mieli coś miłego do powiedzenia. Na boku też zadać mi pytanie, jak on dostał to Nie. Z kim ja rozmawiam? Czy mógłby pan się przedstawić? Mariusz Szydycki, Media Obywatelskie. A pan też Media Obywatelskie? Tak, leży go. Zgodnie z przepisem, który jest panu pewnie doskonale znany, jestem powołany na to stanowisko przez pana ministra sprawiedliwości. Mam czyć wniosek, czy... Proszę zobaczyć do ustawy Prawo i Sprawiedliwość Sądu Powszechnego, to jest raportowanie rzecznika, jego zastępców jest tam szczegółowo opisane. Czy pan został powołany na kadencję? Proszę zobaczyć do ustawy, do której odsyłam. Pan, panie doktorze, nie przygotował się do tego. Ja wiem, że powinien pan zostać powołany na kadencję, ale mam pewne wątpliwości. Proszę pana, no, wydaje mi się, że jeśli pan reprezentuje media, powinien pan się przygotować do wywiadu. Proszę nie zadawać mi pytań, których odpowiedzią jest treść ustawy. Ale może pan przygotuje też... Nie chciałbym, przepraszam bardzo, nie chciałbym być jedyną stroną, która mówi widzom... A co to są media obywatelskie, panie uprzejmy wytłumaczyć? Bardzo bym chciała pana prosić, po wszystkim. Bardzo proszę. A przede wszystkim telewizja obywatelska. Jak pan zechciał wytłumaczyć, bo nie wiem. Co ja miałbym wytłumaczyć? Media obywatelskie, czy to jest określenie zbiorcze, czy to jest jakiś podmiot? Tak? No to
to bardzo chętnie posłucha. Bardzo chętnie pan posłucha, co tak. Ja mam do powiedzenia na temat praw obywatelskich mojego... Chciałbym wiedzieć, z kim rozmawiam. Ja odeślę pana może do strony internetowej. Ale teraz nie ma czasu, żeby to sprawdzić. Proszę. Ja rozumiem, że nie chciałby pan... Więc chętnie z państwem porozmawiam, z panami porozmawiam, ale jak to się zakończy, nie w tym miejscu. Dobrze? Dobrze. Jak będzie jak spokojniej, będzie liczymy nie będzie hałasu. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę. Będziemy starali się z panem porozmawiać, aczkolwiek pan oczywiście będzie się dziwiać wszystko, właśnie dzwonił, żeby na nas podszablować. A oni zadzwonili po straż miejską i pokoju, żeby przyjechać. Pani Łoszonek Kubacka, to ta rada prawa. No, to policja wzywa. To policja wzywa. Proszę, w sprawie sędziów Aleksandry Janas i Ireny Piotrowskiej. Tylko strony wchodzą. Posiedzenie jest niejawne. Ja. A trzecia strona publiczna? Właśnie, strona publiczna. Proszę bardzo. Ja jestem strona. Ja się czuję jako strona trzecia. Słuchajcie, będzie na sali dwóch Markiewiczy. Nie wiem, czy to nie będzie jakieś... Krystiana drugi, który? Drugi się nazywa Roman Markiewicz. Pierwszy nazywa Markiewicz. Coś, ja nie wiem, coś jest tu niepokojącego. Ale to, że idzie... To jest, widzisz, zobacz, o, prawnik Roman Markiewicz. To jest jakiś... Ale, przepraszam, a to jest sprawa Krystiana? Nie, no to... Ale on tam przeszedł. Przeszedł? A, jako strona? Jako strona. Jako reprezentant, jako pełnomocny. Rozumiem pan? Przeciwko panu. Wiesz, czyja to jest sprawa? To trzecia. No ale czyja? Sędzia Aleksander Janas i sędzia Irena Piotrowska. A jest napisana. No to dwie panie. Jezus Maria, jaki jestem. Nie wiesz, obawa jest taka, wszyscy jesteśmy na filmie. Tak, jak przemykał pod tym ścianem, nie zasłużał, żeby się było łatwo przeszedł. Jak panie sądzą, co się może zdarzyć? My nie odpowiadamy. Nie wiecie. Co się może zdarzyć pod na sali? Liczymy, że to samo. To znaczy? Że będzie przekazany wniosek o wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego do tak. Krajowej Rady Sądownictwa. I to samo zrobię. Nie wiem, jest skład inny, natomiast no, powinny no być jednakowe standardy. Ale jest inny ławnik. Nie tylko. Też skład sędziowski jest trochę inny. Tam jest napisane w tym samym. Chyba nie. Tylko ławnik Wygody jest. Nie było do tej pory. Co? To jest pierwsza sprawa pana Wygody. Do tej pory byli niedziela kierowcy. Rozumiem, bo pan jest inaczej napisany. A co jest napisane? No dobrze, zobaczymy. Właśnie, co tu jest? Niedziela. Jacek Wygoda. No tak, teraz się będzie pan Jacek Wygoda tutaj. Jak to określić? Wykazywał się będzie pan Jacek Wygoda. Wykazywał. Proszę wejść. Tu
nie będzie proszę było. Tak już zastanawia się, tak, jak się dzieje przestępstwo, jak jest przestępstwo w toku, jak powinna się zachować policja? Powinna zatrzymać na gorącym uczynku. Powinna zatrzymać na gorącym uczynku. Kogo powinna zatrzymać na gorącym uczynku? Sprawcy przestępstwa, prawda? Jeśli to przestępstwo nie zostanie wykonane, tak. Tak. To nie można nic zatrzymać. Nie. Nie, w momencie, kiedy widzisz, że ktoś udaje się do wyjścia, prawda? Jak ja bym usiadł tutaj, wyszedł w torze. Zrobiłbym to. Mówię, prawo mi zatrzymać. Czy zrobić zgłoszenie do policji? No właśnie. Ale macie tu kontrolowników. Idziesz. Tu jest przestępstwo. Oni uciekli, bo oni wiedzą, że mówią. Oni sobie chcą przyzwolić, tam się śmieją teraz, gdzie się nie śmieją. Wstała wniosek. Przestępstwo w trakcie. W trakcie przestępstwa policja powinna interweniować i zatrzymać przestępcę. Dobrze. Robimy przerwę, wrócimy, jak będą wychodzili. Na razie.